Witam wszystkich serdecznie. Ten dzień zaduszny. Wczoraj byliście na grobach, żegnaliście swoich przyjaciół, rodzinę, najbliższych. Ja chcę tutaj zapowiedzieć bardzo ważny filmik dla ludzi potrzebujących. Chcę pożegnać mojego przyjaciela pewnego, który 15 lat tworzył ze mną ten ogród botaniczny, który pracował przez 15 lat razem ze mną, ramię w ramię. Nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze stanął na zadaniu jak trzeba. Pokażę, może jeszcze ktoś z tego przyjaciela będzie mógł skorzystać. Również mówię, że nie można mieć dwóch żon, bo jedną zaniedbujesz i umiera, i choruje, i szuka kogoś innego. Tak samo nie można mieć dwóch takich przyjaciół, jak ja mam. Teraz nowego przyjaciela, młodszego. Ten przyjaciel 15 lat służył mi bez zarzutu żadnego. Już pokazuje, zobaczcie, kto potrzebuje takie coś, no, może mu się przydać pracy, może mu się przydać jego życiu, zmieni jego losy życiowe. Mój przyjaciel służył mi, dokładnie zaznaczam, od samej nowości miałem tego przyjaciela. A tym przyjacielem jest, już wam pokazuję, tutaj mój wspaniały przyjaciel. To jest mój przyjaciel. Stoi Mercedes, 15 lat, pokaż w środku jak wygląda. Zobacz jak wygląda w środku, gdzie ktoś chciał. O, pokażemy w środku, cały filmik w środku. Na biało wybity, jest nieumyty teraz, brudny, można sobie go umyć. O, chodź pokaż w środku jak palę maszyna. Maszyna praktycznie stoi 2 miesiące, no nie da się jeździć, nie mam pracownika. Nie potrzeba mi 2 samochodów, ma do czerwca przegląd. W idealnym stanie, silnik był robiony w tamtym roku, na minus 30 pali, kluczyk na dotyk, wał, tył most był wymieniany 1,5 roku temu, nowy most kosztuje już 3000, silnik, mówię, pali na styki, były wszystkie robione tutaj, wtryski, było całe sprzęgło razem z dociskiem zrobione, zobacz jak pali, nie? Pokażemy, nie? Chodźmy, no, nie kopcie, bo... Pokaż, samochód nie kopci. Dobra, z tej strony pokaż. Tu przejdź. Co chcę pokazać? Samochód tutaj pokaże elektronikę. Elektronika, wyłączamy ją. Na tej elektronice ustawiamy temperaturę. Samochód jest przeznaczony do zwierząt. Na dachu posiada 2 wentylatory. O, silnik chodzi wzorcowo. Idealnie. Co chcę zaznaczyć? O, ten samochód przywiózł mi, tworzyłem nim ogród. 15 lat służy, jestem właścicielem od nowości. Przywiózł 22 miliony cebulek tulipana, 7 narcyza i 4 miliony szafirka, tak zwane muskari. Tym samochodem przywoziłem, tym samochodem jestem związany emocjonalnie. To jest mój przyjaciel, który właśnie służył mi. Tutaj w tym salonie spałem dziesiątki nocy, setki nocy. Powiem jeszcze na liczniku ile ma. A teraz na liczniku ma około 400 tysięcy. Także nie jest, tylko i wyłącznie ja wziąłem. Nie ma tu licznika przekręconego. Świadczy o tym, że samochód doskonale pali w zimie przy minus 30, bo diesel jeszcze jest silnik słaby. Nie kopci silnik. Na dachu są 2 wentylatory. Pokażemy je na zdjęcikach, wyciągowe, także może ktoś przewozić kury. Tym zaczynaliśmy z Agatą, tym walczyliśmy, jak byłem chory na boleriozę. Tutaj jeździłem samochodem, prowadziłem jedną ręką samochód, tą ręką otwierałem kortkę. Nie ma tu żadnej elektroniki, takie auto mnie cieszy, służy takiemu człowiekowi. Nie ma żadnych otwieranych szyb na elektroniczne gadżety. Prosty samochód, Mercedes Sprinter, także polecamy. To jest chyba 300, zresztą zobaczę w dokumentach, napiszemy na filmiku. To jest 303, czy któryś z tych typów. Wyłączymy taki samochód, można nabyć go teraz, kto będzie chciał, może mu służyć, może go do przewozu zwierząt, może wymontować, ma specjalne poduszki, o, tutaj się montuje, pokaż, tutaj na dole się dmucha, nie? Specjalne poduszki są, tu jest tabelka, dobra, daj. Także można samochód załadować, jak ktoś ciężko wozi 2 tony nawet, resory wtedy unoszą się, nie w ten sposób samochód może być dociążony. Te poduszki same kosztują gdzieś 1200 zł. Sam ten system nawigacji tutaj powietrza i tych wentylatorów, to są te, które montują w samochodach policyjnych, a więc ogromna wydajność. Ustawiasz temperaturę, temperatura do przewozu zwierząt nie może przekroczyć 23 stopnie. Wtedy pokazuje ci to, załączasz wentylatory i wyrzuca to i jest to bezpieczne auto. Sam nowe opony tutaj są założone w tamtym roku, a więc opony, wartość samych opon jest tu już 2000 zł. Poduszki pompowalne jest kolejne 1000 zł. System nawigacji, wyciągania powietrza jest 2000.
A więc same te systemy ktoś będzie chciał może na części rozebrać, może mu się przydać. Silnik w innym stanie, idealnym stanie, mówię, moc założony jest w tamtym roku, też płaciłem 3000. Także na bieżąco ten samochód nigdy nie stanął mi w drodze. I dlatego zaznaczam, że to jest mój przyjaciel, który mnie nie zdradził. Jeśli coś naprawiałem, zawsze dojechałem do domu, czy jak się zepsuło sprzęgło, najechałem z Niemiec na piątce, niesamowita historia, pamiętam ten czas, jak z samego Wiesbadenu przyjechałem na piątce ani razu, nie musiałem iść do warsztatu, nigdzie nie naraził mnie na koszty. Widzę teraz nowe auta, bryki, BMW stoją z otwartymi klapami. Ten samochód nigdy tak mi się przysłużył. Kapitalnie jeździ, 140 na godzinę, nawet na nim można jechać na autostradzie, nie ma problemu. Polecam, jakby ktoś chciał taki samochód polecić znajomym, ma zwierzęta, ma farmę do przewozu świń, czy do przewozu bydła, na pastwisko owiec, kapitalnie. My jeździliśmy z Agatą codziennie o 3 rano, wtedy ciężko chory, z boleriozą, i jeździliśmy codziennie na targ, żeby sprzedać kurę, żeby zarobić złotówkę czy dwie na jednej kurze. Czy kaczki, czy indyki, oczywiście żywe, żeśmy to sprzedawali. Zajmowaliśmy się przez prawie 10 lat tylko i wyłącznie kurkami, nioskami, lekornem. Potrafiłem stać na targu, zapłacić, żeby pokonać wtedy je, jak byłem bardzo chory, w ciężkim stanie. Także ten samochód, mam ogromny sentyment do niego, dotykam każde tu miejsce, każdą kierownicę znam. Ile on stracił tutaj, ile jest potu mojego, ile nerwów, ile stresu. Jechał takie trasy, byłem tym samochodem w Hiszpanii wtedy, bo przewoziłem rzeczy od Francji. Pojechałem do Hiszpanii, byłem uczony wtedy na Corridę, wzięli mnie tam, Eco Corridę zaznaczam. Także ten samochód zrobił kilometrów troszeczkę. Na trasie do Wiesbaden, Niemcy, tym samochodem przywoziłem kwiaty, tym samochodem jeździłem do Holandii po cebulki, jak zaznaczyłem, tulipany, wszystko było w tym samochodzie. Nigdy nie korzystałem na trasie żadnych hoteli, jak się jechało na trasie. Jechało się po 14, po 16 godzin. Nigdy nawet nie złapałem gumy na trasie. To jest rewelacyjna i sensacja. Cieszę się, że zawsze mi takie szczęście dopisywało. Co znaczy prawdziwy przyjaciel? Nigdy nie zawiódł mnie na trasie. Teraz ktoś będzie chciał nabyć, ma zwierzęta do gospodarstwa domowego, zaznaczam. Samochód jest do czerwca, ma przegląd, także można go tylko i wyłącznie wymaga tutaj naprawy blach. Tego nie ukrywam, nie mam czasu tego robić. Blacharze okres mają bardzo długie terminy, trzeba czekać rok czasu. Wjeżdżam na Kubę, po co auto ma stać teraz przez całe pół roku, zmarnuje się. Jeśli ktoś jest blacharzem, potrafi sobie to zrobić. Blacharka w tym samochodzie będzie kosztować około 5000, tyle mi powiedział blacharz, cały dół, czy tam drzwi tylne do poprawy, do wymiany. I kolejne 10 lat może taki samochód służyć. Nie wymaga, mówię, zaznaczam, nie ma tej elektroniki, nie ma tych napchanej tych budżetów, nie ma tych wszystkich komputerów, chociaż ten już samochód ma komputer, bo już też resetowali tutaj, ustawiali komputer. Ręczny, zaznaczam, każdy Mercedesie, wiadomo, że jak jest dobry, policja mnie zatrzymuje, podchodzi do mnie, sprawdza tylko ręcznie. Ręczny trzymie jak żyletka, a więc mówią, no ten samochód jest naprawdę w idealnym stanie. Mimo że blachy wyglądają słabo, blachy tutaj na dole, nie ukrywam, są do wymiany totalnie. Możliwe, że ktoś się przyda, mamy znajomych na Facebooku, przekażcie to dalej, udostępnijcie. I myślę, że może służyć na kolejne lata taki Mercedes. Pozdrawiam w tym pięknym dniu zadusznym. Spędzajcie spokojnie w rodzinie. Ja teraz pożegnam mojego przyjaciela. Taki dzień, taki sentyment mam. Z ciężkim sercem oddaję ten samochód. 15 lat służył tylko i wyłącznie od nowości. Tym samochodem jeździłem. Dobre auto, polecam wszystkim. Nigdy mnie nie zawiodło na trasie. Jak ktoś będzie chciał nabyć, zaznaczam. Podaję teraz rewelacyjną cenę. Za jedyne 5000 zł można nabyć takie auto. Na same rozbiórki, sam silnik i sam bał będzie kosztował 8. Ja teraz mogę go oddać dla znajomych, kto jest w potrzebie, kto potrzebuje. Sprzedaję taki samochód za 5000 zł. To jest rewelacyjna cena, to jest wartość tych kół i tych poduszek automatycznie pompowanych. I tej elektroniki, co na dachu można zdemontować, i również to kosztuje 2000, jeśli się chce założyć cały system odprowadzania gorącego powietrza z samochodu. Pozdrawiam wszystkich w ten piękny, zaduszny dzień i zapraszamy do nas. Kto będzie chciał, pod spodem jest telefon, zadzwonić, umówić się. Samochód jest do nabycia. Dzięki. Robimy zamianę, zapraszam, przesiadam się do nowego. Mam młodszą żonę teraz. Myślę, że będzie służyć mi kolejne 15 lat, tak jak służył ten od nowości. I robię zamianę teraz na taki samochód. Zapraszam wszystkich do nabycia. Zmieniłem teraz, no nie, niestety nie można mieć dwóch żon, bo jedną zaniedbujesz.
Także polecam wszystkim. Myślę, że mi 15 lat służy, od nowości byłem właścicielem. Myślę, że ten samochód również, ten już jest naszprycowany elektroniką. Szyby ma akurat elektroniczne, czego nie akceptuję, nie lubię, no ale niestety nie można już kupić takich modeli. Mam dwa samochody, a więc jeden mogę się pozbyć. Zaznaczam, za bardzo dobrą okazyjną cenę, 5000 zł, oczywiście blacharka do roboty. Ktoś to robi sam, może sobie wyklepać do przewozu zwierząt, do przewozu kur. Przystosowany, specjalne wentylatory, dwa odprowadzające gorące powietrze. Elektronika, którą sterujesz na trasie, widzisz, co się z tyłu dzieje. Ja tym jeździłem na targ z kurami, zajmowaliśmy się załatą. Przesiadam się na nowszego modela. Mam nadzieję, że również ta dobra będzie dobry przyjaciel, służył mi kolejne 15 lat. Pozdrawiam wszystkich, do nabycia teraz. Jeden samochód czeka na Was. Dziękuję.